Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to przegląd nowej aktualizacji 9.1. Pojawiła się dzisiaj od godzinie 12, tak można powiedzieć, że dość niespodziewanie, ale jest kilka jakichś tam nowych funkcji, jakieś tam zmiany. Generalnie nie jest to jakaś tam bardzo duża aktualizacja, tylko taka poprawkowa, powiedzmy. No ale przyjrzymy sobie, co ciekawego się pozmieniało i tak dalej. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem i wbijajcie na Discorda dla widzów i wbijajcie na Twitcha. Jutro prawdopodobnie będzie streamek. Wiem, że teraz była przerwa od filmów, była przerwa od streamków, ale totalnie ostatni tydzień nie miałem czasu. Dzisiaj siedzę w domu, zresztą niedługo wychodzę, ale zobaczyłem, że pojawiła się jakaś aktualizacja. To stwierdziłem, że nagram, przejrzymy, zobaczymy, co tu się dzieje. W każdym razie już niedługo z filmami wrócimy. Też nie było za bardzo z czego nagrywać. Dostaliście odcinki praktycznie z każdej klasy postaci, jaką tylko mam. No i wiadomo, no już na tym levelu tam 450 około, no to już tak często odcinków nagrywać nie można. Więc okej, myślę, że lecimy. Mam nadzieję, że ten kciuk w górę zostawiony, subskrypcja z dzwoneczkiem również zostawiona. No i co? Myślę, że możemy się tutaj zająć aktualizacją. Tak jak mówię, jest to aktualizacja 9.1. Witajcie, w dniu dzisiejszym aktualizację otrzyma pierwszy serwer niemiecki. Na pozostałe serwery aktualizacja zostanie wgrana w dniu jutrzejszym, więc dopiero jutro będzie ta aktualizacja na innych światach, jak to zazwyczaj bywa. No i okej, lecimy. Nowe funkcje, nowa funkcja, taka najciekawsza można by powiedzieć, to jest, skarczmy, nowe wydarzenie letnie frajdozbiory, jest to przetłumaczone na język polski. Z tego co wiem, ma być jakiś nowy event wakacyjny, nie wiadomo jeszcze o co chodzi, mają być wytłumaczone szczegóły, no tam jakoś na dniach powiedzmy, więc niedługo dowiemy się dokładnie o co chodzi z tym eventem, ale ma to być z tego co wiem jakiś po prostu event wakacyjny. No troszeczkę można powiedzieć, że się spóźnili, dlatego że no już pół wakacji w sumie minęło, no ale coś tam, zobaczymy o co chodzi, nie? Bo wiadomo, że nie wiadomo jeszcze o co chodzi, po prostu. Lecimy dalej. Twierdza. Nowe efekty podczas wydarzenia Tango w twierdzy, czyli pewnie jakieś tam inne grafiki czy coś takiego, no zobaczymy o co z tym chodzi. To jakaś pierdółka, też jako nowa funkcja niby podpisana, chociaż może być tak, że po prostu zmienią to wydarzenie i może się będzie działo coś innego, ale nie wiem, no raczej ciężko już tam coś dodać, jak wiadomo, rycerze się 2 razy szybciej szkolili, same duże gemy leciały i tak dalej, tam 2 razy więcej surek i wszystkiego, więc już myślę, że dodać jeszcze coś do tego no to będzie ciężko, bo wszystko już jest w komplecie. No i lecimy dalej, teraz mamy zmiany, aplikacje, dodano nowe logo Playa Games, no to taka pierdółka, karczma, zmieniono grafikę awanturniczości i paski postępu zadań, o to dość ciekawa zmiana, grafikę awanturniczości zmieniono, no zobaczymy jak to będzie teraz wyglądać, no bo wiadomo, że mimo wszystko no była ona już dość długo, nie, więc po prostu zobaczymy, że taka zmiana można powiedzieć codzienna, bo jednak każdy codziennie robi awkę i tak dalej, a tutaj się nagle coś zmieni, no ale okej. Warta, zmieniono grafikę paska straży miejskiej, okej. Wydarzenia, zwiększona ilość owoców za misje, koło fortuny, walki z pupilami oraz w środowiskach podczas wydarzenia zgromadzenie zjawiskowej zwierzyny z razy 2 do razy 3. O, i to jest bardzo fajne, szczerze mówiąc, bo jednak tych jedzonek jakoś tam wcale dużo podczas tego eventu pupili nie leciało mimo wszystko, mimo że właśnie był event, a tutaj teraz z razy 2 do razy 3, no to myślę, że teraz faktycznie będzie sporo tych jedzonek leciało i to jeszcze za misje z koła fortuny i walki z pupilami oraz w środowiskach, okej, no to zobaczcie, że teraz za walki z pupilami wygląda na to, że będziemy mieli więcej tych jedzonek i jeszcze w środowiskach jak kogoś pokonamy, to chyba dostaniemy więcej, o ile dobrze rozumiem, także no ciekawa sprawa. Dobra, lecimy dalej. Lochy, po ukończeniu strefy światła strefa mroku otwiera się teraz domyślnie przy pierwszym załadowaniu ekranu lochu. Okej, to też w sumie spoko sprawa, no bo wiadomo, że jak skończymy tą strefę światła, no to już nie ma po co tam wchodzić tak naprawdę, chyba żeby się pochwalić, że mamy wszystko zaptaszkowane, no ale tutaj spoko. I teraz ostatnia zmiana, poczta, dostosowano rozmiar pola tekstowego do aktualnego limitu znaków. No tak, bo było coś takiego, że to pole było takie bardzo duże, a nie mogliśmy tam wypełnić go w całości, bo był właśnie ten limit znaków. Ej, no to powiem wam szczerze, że taka można powiedzieć no dość ciekawa aktualizacja, taka wiadomo nieduża, ale takie zmiany myślę, że z głową przeprowadzone jakby nie było. I takie można powiedzieć, że pomocne. Ale dobra, jeszcze mamy naprawione błędy ogólne. Naprawiono błąd, który wyłączał dźwięki broni podczas zmiany rozdzielczości. To nie uświadczyłem tego. Ja gram zazwyczaj bez dźwięków, chyba że nagrywam odcinek. Czat gildii. Wybranie nazwy do wysłania szeptu nie wyświetla już kursora przed małpką. Karczma. Ekran nie zawiesza się już podczas wczytywania gry w kości. A to słyszałem, że ktoś miał takie problemy. To akurat ciekawe, no ale git, że to naprawili. Ja tego nie miałem. Gildia. Naprawiono błąd, który zmieniał opis gildii, gdy lider gildii klikał opis własnej postaci, gildia, ikonka miecza nie nakłada się już na tekst w niektórych językach. O, to jest bardzo super, dlatego że było właśnie tak, że nie mogliśmy nawet zobaczyć, którą wyprawę robimy, jaka jest nazwa i tak dalej, bo właśnie się to wszystko zlewało. Mam nadzieję, że teraz będzie git. Tu jest napisane, że ikonka miecza, czyli chodzi o ataki, ale mam nadzieję, że w wyprawach też to poprawili. Gildia. Gracze bez gildii nie widzą już informacji. Gildia ma X rank powyżej, poniżej twojej. Poczta. Naprawiono błąd, który powodował migotanie paska punktów życia podczas powtórek. Poczta. Naprawiono błąd podczas przewijania otrzymanych wiadomości. Działał tylko pasek przewijania. Sala chwały. Wyskakujące okienka przedmiotów nie są już wyświetlane poza ekranem. Ok. Sala chwały. Naprawiono błąd wyświetlania, gdy gildie miały zamiar zaatakować. Opcja aplikacje. Funkcja automatycznego logowania nie wyświetla już tekstów samouczka podczas uruchomienia aplikacji. To akurat bardzo fajnie, bo za każdym razem, gdy wchodziliśmy na aplikację na telefonie i chcieliśmy się zalogować na konto, to były pokazywane właśnie te samouczki. To bardzo denerwowało, bo mimo że zaznaczyliśmy, żeby już więcej nie pokazywało, to i tak to się pokazywało. Ja na przykład ten błąd uświadczyłem, więc dobrze, że go wymienili. No i teraz jeszcze mamy na koniec legendarny loch. Poprawiono orientację broni Wojownika. Ok, czyli to chyba chodzi o tą broń ostatnią, bo ona jakoś biła, zamiast bić tym ostrzem, to biła tym, za co się trzyma, nie? Więc jakby, no chyba o to chodzi w każdym razie. No i ok, taka lista zmian, takie nowości, takie poprawki. Wydaje mi się, że bardzo spoko, wydaje mi się, że dość ciekawa sprawa, więc no ja jestem zadowolony. Wiadomo, że to nie jest tam jakieś nie wiadomo co, bo jednak jesteśmy przyzwyczajeni, że większe aktualizacje wychodzą na jakieś Wielkanoc, Boże Narodzenie, i tak dalej, na jakieś takie większe, można powiedzieć, święta. Natomiast takie aktualizacje pomiędzy, no to są właśnie takie głównie poprawkowe, ale i tak wydaje mi się, że dość fajnie tutaj, dość fajne rzeczy tutaj zostały zmienione i raczej na plus. Jeżeli chodzi o błędy, no to ja raczej nie doświadczyłem większości. Tutaj ta aplikacja to co najciekawsze, można by powiedzieć, co było. No i jeszcze tutaj słyszałem, że właśnie jeżeli chodzi o tą grę w kości, że się zawieszała gierka, no to też słyszałem, ja tego nie miałem, ale słyszałem, że ludzie mieli taki błąd, więc to też jak najbardziej git. Także taka aktualizacja, patch 9.1, tak to wygląda. Jeszcze teraz, jeżeli chodzi o mnie, to zacząłem troszeczkę na początku, tak jak mówiłem, no nie widzieliście mnie na kanale, dużo osób w ogóle pytało w komentarzach, kiedy jakiś odcinek i tak dalej. Nie widzieliście mnie na kanale, dlatego że strasznie miałem zalatany ostatni tydzień, praktycznie mnie nie było w domu i też nie było za bardzo z czego nagrywać, ewentualnie W50, na którym regularnie coś tam klikam, ale to sobie może nagramy jutro, może tam w czwartek, zobaczę jeszcze. W każdym razie no inne postacie były tak ogarnięte, jeżeli chodzi o lochy, że totalnie nie było z czego nagrywać i w gierce też się w sumie nic nie działo, więc też nie nagrywałem. No i tak naprawdę tyle. Wczoraj byłem na imprezce, więc, znaczy na imprezce byłem, dużo powiedziane, ale wiecie o co chodzi, więc można powiedzieć, że dzisiaj taki troszeczkę jestem zamulony. No i dzisiaj tym bardziej jeszcze wychodzę, dzisiaj już faktycznie na taką imprezkę z prawdziwego zdarzenia, więc też mnie nie będzie, także no tak to ostatnio u mnie wygląda, dlatego też nie było odcinków, ale teraz myślę, że ta aktualizacja spoko, omówiliśmy sobie, no i coś tam nagram na dniach. Myślę, że jutro, tak jak mówię, o godzinie 18, jutro jest środa, czyli tak jak mówię, o godzinie 18 będzie streamek i chyba to wszystko, jeżeli chodzi o takie informacje, co u mnie i tak dalej, bo bardzo dużo osób pytało, więc na sam koniec myślę, że dobrze by było o tym powiedzieć. Dobra, to by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie koniecznie o strzeleniu tego kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wbijajcie na Twitcha, link w przypiętym komentarzu i opisie, i możecie wbijać na Discorda dla widzów, linki są również w przypiętym komentarzu i opisie. Zapraszam serdecznie, bo na Discordzie na przykład jestem praktycznie cały czas, więc tam kontakt można mieć ze mną no prawie non stop, nie? Okej, to by było na tyle. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!